Dzień dobry. Dla tych, którzy mnie lubią, tu Krzyś. Dla tych, którzy mnie nie lubią, Krzysztof Sylwanowicz. Witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć o swoim wielkim kolejnym odkryciu. Spędziłem chyba 3 dni chyba spędziłem na studniowaniu. Taka studnia jest i wchodzi się do studni. No i to jest takie studniowanie. Studniowałem i wystudniowałem. Studniowałem taką wielką, ważną informację dla mnie, ponieważ no, zaczynam ogarniać mola, ponieważ jest wcześnie, więc w związku z tym wentylator mi jeszcze nie przeszkadza i mogę kręcić głową. Mam swobodę ruchu, a studniowanie mnie doprowadziło do takiej ważnej informacji, ponieważ jak szukam jakiegoś pierwiastka, wodór, hel, tlen, azot, nawet jakiś związek, czyli powietrze, czyli mieszanina raczej, a nie związek, to przede wszystkim zaglądam do Wikipedii. Jest najlepiej opracowane, wszystkie informacje na temat, wszystkim potrzebne, każdemu inna, wszystkie razem, każdą można znaleźć w takiej postaci, że tak powiem, przygotowanej już do użycia natychmiast. No i właśnie tam znalazłem taką wielkość, która mnie bardzo, bardzo mnie zaabsorbowała i bardzo długo mnie zatrzymała. Po prostu mnie zatrzymała. Nie była dla mnie, tylko była dla jakiejś innej specjalistycznej grupy ludzi. Dla nich ta wielkość jest ważna, przygotowana wcześniej, a dla mnie była bardzo myląca i cieszę się, że udało mi się zobaczyć, co tutaj jest najważniejsze tak naprawdę. Jaka informacja od początku dla ludzi, którzy w ogóle nie posiadają jeszcze wiedzy na temat danego pierwiastka i którzy nie wiedzą, która jest dla nich ważna i nawet nie wiedzą, co będą robili w przyszłości z tym pierwiastkiem i do czego im będzie służyć ta wielkość i w ogóle, że taka istnieje, to co tutaj jest najważniejsze? I okazuje się, że najważniejszy jest ten mol. Po prostu mol, a potem się zaczyna taka specjalistyczna dezinformacja. Jakieś specjalistyczne użycie słowa i o co konkretnie mi chodzi i na czym to polega. Mol to mol. Mol to wiadomo, ile to jest. Mol to jest 22 litry. 22 litry. 22 litry gazu. I to jest mol. Oczywiście, no, tutaj jeszcze trzeba dodać do tego, że to jest w warunkach normalnych, czyli tam 1013 hektopaskali. Temperatura 0 stopni, to tylko w tych warunkach gaz, 1 mol gazu ma tą objętość i każdego gazu. Nie każdego gazu. Każdy ma swoją własną objętość w tej temperaturze i właśnie tutaj jest to ta dezinformacja, bo jak czytam w Wikipedii, w wielkościach fizycznych pierwiastka, że objętość molowa gazu wynosi ileś tam. To co to tak naprawdę znaczy? Do tej pory nie potrafię tego tak powiedzieć z palca na pstryknięcie. Natomiast zaczynam rozumieć skomplikowanie tego zapisu. Bo tak naprawdę
to w tej temperaturze, powiedzmy, że mamy ustaloną te idealne warunki, w sensie normalne tak zwane, czyli 0 stopni i 1013 hektopaskali, to w tych warunkach każdy gaz ma jakąś swoją objętość. I tak naprawdę, to jeżeli byśmy w tej temperaturze chcieli te 22 litry, 22,4 litra wypełnić jakimś tam dowolnym gazem, no to każdy z tych gazów w tej ilości jednego mola miałby inną wagę, inny ciężar. I to jest ta podstawowa informacja, która, no, jak gdyby nie komplikuje spraw. Przede wszystkim, jeżeli wypełnimy kanister powietrzem, no to ma on ileś waży to powietrze. Jeżeli wypełnimy ten kanister wodorem, no to też waży, ale waży dużo mniej. Więc w związku z tym, jeżeli waży dużo mniej, w tych samych warunkach waży mniej, to jest waga molowa, czy masa molowa. I to jest wszystko ok jeszcze. Masa molowa to jest jasna sprawa. Natomiast w momencie, kiedy się nazywa coś objętością molową, to niby tak przez podobieństwo do masy molowej. Objętość molowa, no co to jest objętość molowa? No przecież to jest bez sensu, objętość molowa jest jedna. Objętość molowa jest jedna, objętość to jest 22,4 litra. I koniec, to jest ta podstawowa informacja od, nie wiem, od kiedy, już nie pamiętam, od 1800 któregoś tam roku. Ustalone jest, że tyle będzie wynosił mol. I to jest ta jednostka, która powoduje, że no wszyscy są zadowoleni, że wszyscy mają jedną miarę, wszystko mogą dobrze mierzyć, a potem się zaczyna komplikowanie przez takie głupie sformułowanie objętość molowa. To nie jest objętość molowa. To jest jakoś, musiałbym się zastanowić nad tym, jak to nazwać, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich i od razu, a nie komplikowało tak, żeby nikt nic nie rozumiał. Że każdy się gubił i żeby każdy czuł, że ci, którzy wiedzą i którzy studiują, studniują i pracują. I właśnie kotka chciała wejść do szafy i wypadła. Oczywiście tak z powodu tego mojego gadania, no, ale nie mogę teraz zakończyć. No bo chciałem jeszcze powiedzieć o. To jest pierwsza sprawa, powiedziałem, no, że jestem niezadowolony z tego sformułowania objętość molowa. Ale nie wyjaśnię go w tej chwili, bo rozproszyła mnie kotka. Bo sam sobie muszę najpierw wyjaśnić. Objętość molowa. To chyba wynika z tej wagi molowej, czy masy molowej. Aha, jeszcze powiem takiej sprawie, bo to jeszcze dwa tematy jeszcze miałem. Pierwsza sprawa to jest polifteczka. Polifteczka to polifteczka. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest z przywódcami, wielkimi przywódcami tej świata, tej rzeczywistości, lokalnymi, że tak powiem, kacykami i tak dalej, że są dwa rodzaje takich ludzi. Tylko dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich to jest taki dominator, typu Stalin, Hitler, Einstein. Przepraszam, że w jednej randze jest ich stawiam, ale takie wielkie osobowości, które ciągną za sobą tłum wyznawców.
Kotko, no ja wiem, że ja mam nie mówić, no ale tak patrzysz na mnie, no. Zaraz pojadę ci, otworzę szafę. Czekaj chwileczkę. Chodź, chodź. No i... I to są tacy przywódcy, mówię, dominujący, którzy faktycznie mają swój program, swój własny program i potrafią do nich porwać do tego programu no, rzesze ludzi, bo jest on bardziej lub mniej przekonujący dla tych ludzi. Kotka łazi, łazi i ciągle tylko kombinuje, co by tu jeszcze spieprzyć panowie. Chodź, chodź. Chodź, chodź. To nie takie łatwe. Przygód to jest, nie jest łatwe. Ona, że tak powiem, jak czegoś sobie życzy, to potrafi zrealizować swoją wolę. Ma metody. Ogon długi. No i ten pierwszy typ to są ci dominatorzy, to są ci, którzy potrafią swój program wymyślić, a potem jeszcze przekonać do tego programu grzesze ludzi, którzy, że tak powiem, idą jak za, jak owce na rzeź, jak za, jak za panią matką. A jest drugi typ, taki dla odróżnienia. Drugim typem jest taki autentyczni przywódcy, kochani przez tłumy, którzy są tak naprawdę tylko przedstawicielami. Przedstawicielami, wyrazicielami i jeszcze pełnią służebną rolę w sensie. Służebną rolę w sensie, no wyrażają wolę większości, znaczy wyrażają zdanie większości. To jest większość polityków. Większość polityków to nie są takie indywidualności, które pociągają za sobą wielkie narody, wielkie tłumy i prowadzą do jakichś nacjonalistycznych zawirowań. Tylko to są wyraziciele, no, populiści tak zwani, czyli ci, którzy wyrażają wolę większości. Wszyscy się skarżą, to oni też się skarżą. Tylko tyle, że oni mają dostęp do mediów i jeszcze na dodatek mogą się skarżyć głośniej i bardziej i po prostu, że tak powiem, wszystko inne jest nieważne, tylko ważne jest to skarżenie się. A żeby znaleźć program, nawet jak się ma program i, że tak powiem, wie się, jak, czy jest się tym pierwszym rodzajem tego przywódcy, który wie, jak powinno być i wie, jak naprawdę jest, to nawet jeżeli się ma taki program, to żeby go zrealizować, to jeszcze trzeba szarej eminencji, czyli tej, której tak naprawdę robi, ale nie obciążona jest tymi wszystkimi zawirowaniami politycznymi i przetargami, i wyborami, i tym, i tamtym, i owamtym, i pieniędzmi, tylko po prostu realizuje program. Tak naprawdę program realizują szare eminencje. No i kotka mnie już tak bardzo prosi, że już gaszę. Dziękuję bardzo za dzisiaj i pomyślę jeszcze nad udoskonaleniem tej objętości molowej, bo ciągle jeszcze nie do końca wyczuwam te przekształcenia przy temperaturze przede wszystkim. Objętość molowa to jest tak naprawdę, jaka jest waga objętości molowej? O, to jest to pytanie. Jaka jest waga objętości molowej, czyli jaką masę ma objętość molowa? Masa objętości molowej.